wybaczyć wszystkie niedoskonałości, bo to jest debiut. Mam nadzieję, że nie ostatnie takie wydarzenie, ale jakby człowiek uczy się na błędach, może będzie lepiej następnym razem. Witamy bardzo serdecznie. Chciałyśmy zaprosić Was tutaj dzisiaj, żeby opowiedzieć trochę o rzeczach, które dotyczą kobiet w dużej mierze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zdrowie, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie, o samobadanie się, o dbanie o to własne zdrowie, chcemy Was do tego zachęcić, chcemy pokazać, jak można to robić, jak można dbać o siebie, bo to takie bardzo kobiece i bardzo ważne. To są tak zwane choroby odkleszczowe, czyli najgroźniejszą to jest borelioza, zwana również chorobą z nim, krępkownica kleszczowa. Choroba zakaźna wywołana przez bakterie, które są przenoszone na człowieka przez kleszcze. Na boreliozę chorują też niektóre udomowione zwierzęta, psy, koty, bydło. Kleszczowe zapalenie mózgu. To ostra wirusowa choroba zakaźna, która występuje w różnych postaciach klinicznych i dotyczy głównie ośrodkowego układu nerwowego. Chorują na nią tylko ludzie. Boreliozę dzielimy na trzy fazy te objawy. Pierwsza. Rumień dendrujący, rozszerzająca się taka wysypka wokół miejsca odgryzienia przez kleszcza, zaczerwieniona z przyjaśnieniem na środku, pojawia się od 3 do 32 dnia od ugorszenia przez kleszcza. Następnym takim kolejnym objawem to takie są grypopodobne, czyli w tej pierwszej fazie, prawda? Dreszcze, gorączka, tak jak przy grypie. Objawy wtórne, objawy neurologiczne, między innymi zapalenie mózgu, zapalenie obwodów zakrzywionych, chrząsawica. I te objawy już na końcu późniejsze, zapalenie stawów, zapalenie skóry, zmęczenie. Naprawdę bardzo, bardzo ważna choroba, bo też doprowadza do tego, że człowiek nie porusza się, że też nawet też śmierć. Więc naprawdę, jeżeli jest to stanie, to jest bardzo, bardzo groźne. Gdzie najczęściej znajdujemy te kleszcze, prawda? Czyli co? Za uszami, linia mocy, szyi, fałdy pod piersiami, paty, zgięciu ręki, okolice pępka, okolice krocza, pod kolanami, okolice ścięgna Achillesa. Tam wszędzie, gdzie są te zginane, szczególnie miejsca, gdzie jest tak ciepło i wygodnie, tam się właśnie wbija kleszcz. Jak usunąć kleszcze? No to jest takie, wydawało się bardzo proste, nie do końca, bo... No nie proste, tylko że trzeba znać zasady. Należy wychwycić jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem pociągnąć w górę. Jeśli fragment kleszcza pozostanie w ciele, należy usunąć dokładnie, a wraz w razie problemu udać się do lekarza. Bo co jest ważne? Ważne jest też, żeby nie została przede wszystkim główka tam w ciele. Więc sięgamy bardzo tak, przy tym, takim ruchem zdecydowanym do góry. Nie obkręcamy, nie wyciskamy, nic z tych rzeczy. Zdecydowanym ruchem wyciągamy kleszcza do góry. Zobaczmy. Nie wolno kleszcza kręcić, wyciskać, ani smarować masłem, tłuszczem, benzyną. Kleszcze gładząc się będzie wypluwał ślinę zawierającą właśnie bakterie. Czyli co? Słyszy się to jeszcze, nie wiem, czy Państwo też zgadzacie się ze mną, że było to bardzo powszechne, że jak kleszcz ugryzł, to się smarowało masłem, czy czymkolwiek tłustym. Prawda? Co tak naprawdę powodowało, że te kleszcze jeszcze bardziej tak, bo one wymioty powodowały, one się nie mogły, to był wielki problem. W tej chwili już wiemy, że absolutnie nie smarujemy kleszcza żadnym jakimś tam tłuszczem. Znajdujemy się w Rogoźnicy. KGW Rogoźnica zorganizowała Dzień Kobiet. Co Panie przygotowałyście dzisiaj? Chciałyśmy jakby tak uczcić, taki nasz tutaj lokalny, między naszymi kobietami i sąsiednimi wioskami Dzień Kobiet. I takie nieduże spotkanie zorganizowałyśmy. No, zaprosiłyśmy kobiety. Bardzo chyba dziękujemy naszym paniom z koła gospodyń, bo my dzisiaj zaliczyliśmy, tak powiem, dwie imprezy. Z rana staliśmy na kiermaszu w Międzyrzecu Podlaskim, sprzedawaliśmy ciasto, no a po południu właśnie tutaj gościmy naszych gości. Bardzo tak nasze jakby panie członkinie naszego koła stanęły na wysokości zadania, naprawdę wspaniale przygotowały poczęstunek, tak naprawdę one wszystko, tak? I to, co sprzedawaliśmy na kiermaszu i to, co jakby tutaj możemy degustować, to wszystko ich zasługa i naprawdę gdyby nie one, to myślę, że tu niewiele by się udało, tak? Tak. Właśnie za chwilę dopytam o koło gospodarcze, jeszcze o dzisiejszy dzień. Kto dzisiaj wystąpił, co może... No zaprosiliśmy Państwową Inspekcję Sanitarną z krótkim przemówieniem na temat profilaktyki zdrowia.
pani z Białej Podlaskiej, pani Marzena Stasiak, właścicielka salonu z bielizną Koronkowy Sekret, i tutaj prezentowała, jak prawidłowo dobrać biustonosz, czego unikać, jakie są wady. Mieliśmy wspaniałą modelkę, tak, brawa dla koleżanki, że miała odwagę, bo wiadomo, że to, ale to wszystko dla dobra kobiet, tak. Czego się nie zrobi, prawda? No i też był gość specjalny. A był, tak, był gość specjalny. Tutaj nasza lokalna celebrytka Renata Zaleska, która brała udział w Farmie Polsatowskiej. Bardzo, bardzo miła, taka sympatyczna osoba, bo znamy też ją prywatnie. Nie, dodatkowo mamy te stoiska, tak? Tutaj jakby dziewczyny same się zadeklarowały, one były na tym Dniu Kobiet organizowanym przez nasz GOK, tak? I jakby zadeklarowały, że bardzo chętnie przyjadą też tutaj do nas, żeby uświetnić trochę tą uroczystość, żeby się spotkać z paniami, więc... Zafundować nagrody, bo też loteria. Zafundować nagrody, same się oczywiście zadeklarowały, więc bardzo dziękujemy. Miła niespodzianka. To taka dodatkowa taka atrakcja na pewno jest. Spodziewałyście się pani takiej frekwencji? No liczyłyśmy, że tak do 50 osób chyba, ja prawda? To jestem niestety pesymistką, jak zwykle bałam się, że nikt nie przyjdzie. No, ale tak. Tak, ale jednak no udało się. No, od czegoś trzeba zacząć. Fajnie. Jakby to takie pierwsze chyba wydarzenie. No pierwsze, jesteśmy młodym kołem, bo w sumie z końcem września udało nam się założyć koło w 2023 roku, z końcem września. Pozyskaliśmy też fundusze z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa na nasze koło. Prowadzenie kół. Tak. Jakoś tam... Takie pierwsze szlify, dlatego mówię, tak jak powiedziałam na początku, jakby na tym otwarciu, tak bardzo nieprzygotowane, to wszystko jeszcze takie do perfekcji, no tym bardziej, że też jakby, no dobrze, że mamy tyle pań w tym kole, tak, no bo jest nas dużo, jest nas ponad 90 osób, tak. Prawie wszystkie mieszkanki się zapisały do koła, wiadomo, nie wszystkie działają jakby aktywnie w równym stopniu, ale na szczęście jest spora grupa, która jakby jak tylko jest potrzeba i jakiś pomysł gdzieś tutaj koleżance zaświta do głowy, to one jednak biorą udział, tak? Naprawdę pozytywny. Więc bardzo dziękujemy, że możemy na nie liczyć. Będziemy się starać robić jeszcze coś tam, tak? Żeby zaczęło się dziać. Niedługo ta rocznica w sumie we wrześniu będzie pierwsza. Roczek może. Na urodziny, tak. Tak. Dzisiejszy tort przygotowała osobiście koleżanka. No nie osobiście, z dużą miałam pomoc. Biszkopty ja upiekłam. Tak, jakby tak. W strojeniu też nam koleżanka pomogła. Także tak. Wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami. Ja gratuluję wydarzenia i czekamy na kolejne. A, dziękujemy, dziękujemy. Miło nam, że chciała pani przyjechać do nas. Dzień dobry, drogie panie i panów. Witam serdecznie. Nazywam się Marzena Stasiak. Jestem od 11 lat dyplomowaną grafiterką, czyli generalnie od 11 lat dobieram kobietom biustonosze. I dzisiaj chciałabym wam trochę poopowiadać i o samobadaniu, i właśnie o grafitingu, czyli o doborze biustonosza prawidłowego. Na co powinniście zwracać uwagę na co dzień, jeśli przy zakładaniu codziennym, ale również właśnie, gdzie kupujecie biustonosz. Myślę, że to będą takie przydatne rady dla każdej kobiety po prostu. Jestem wolontariuszką też właśnie w Fundacji Wsparcie na Starcie. Ona głównie się skupia na nastolatkach, ale jak właśnie widzę, tutaj są same nastolatki. Tak naprawdę, czym skorupka za młodu nasiądnie, tym po prostu później jest łatwiej jeszcze te nasze nawyki jakby w życiu już mieć. Więc tak samo każda z pani może to przekazywać swoim córkom chociażby i tego uczyć po prostu. Może właśnie później już po prostu było takie naturalne dla każdej z pań. Takich ciekawostek. Powiem, że nasze piersi kształtują się już w łonie matki, jak mamy 3 tygodnie dokładnie, więc za roku. I na początku to wygląda tak jak na tym pierwszym rysunku A. To są takie listwy mleczne, które są długie, aż po pach, od pach do ud. I później one się przekształcają już w takie mniejsze funkcje i z tego dopiero się tworzą brodawki. Sama przez wiele lat nie wiedziałam, że to tak to wygląda. Tutaj też mam taki rekwizyt, który fajnie pokazuje właśnie budowę piersi. Tu mamy winogron. To wszystkie panie dobrze widzieć. I właśnie na tym winogronie to jest idealnie, że on prezentuje, jak to ta piersi w środku wygląda. Czyli tutaj ta końcóweczka, to przełapiemy kiść po prostu. To jest nasza brodawka, tak możemy sobie właśnie wyobrazić.
Tutaj jest od brodawki, bo to te małe łodyżki i to są przewody. Te przewody, nimi ogólnie płynie pokarm, ale każda kobieta je ma, nieważne czy była w ciąży kiedykolwiek, każda z nas te przewody ma. I na końcu przewodów stan jakby tutaj winogron, to są zraziki i tutaj jakby produkuje się właśnie pokarm. I takich kiści winogron każda z kobiet może mieć od 15 do 20 w piersi. To są płaty tak zwane. I właśnie tak to mniej więcej można sobie zobrazować. Jakby jeszcze dodatkowo zalewamy tą kiść winogron tą galaretką. To są wszystkie struktury, które utrzymują nam biust. KGW Rogoźnica, młode koło dowiedziałam się, a bardzo aktywne. Tak, bardzo cieszę się, że na terenie gminy Międzyrzec Podlaski co chwilę aktywują się w miejscowościach środowiska. Znajdujemy się w Rogoźnicy na przepięknym dniu, gdzie kobiety dla kobiet przygotowały ciekawe prelekcje, ciekawe informacje dotyczące nie tylko ochrony zdrowia, ale również jak dobrze się czuć i jak pięknie się czuć. Wszystkim paniom z koła gospodyń i wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania życzę wielu wrażeń, ale przede wszystkim takiej troski o samą siebie, bo same dla siebie jesteście piękne i ważne, dla nas również mężczyzn. Drogie panie, wszystkiego najlepszego. No właśnie, wójt powiedział, że u was w gminie, no ja tak jak obserwuję waszą gminę, to faktycznie, praktycznie każda miejscowość ma jakieś stowarzyszenie, koło gospodyń, cały czas coś się dzieje. Tak, zresztą gmina Międzyrzec Podlaski aktywizuje środowiska gminne, zarówno kobiet, seniorów, dzieci. Pozyskujemy też środki zewnętrzne na realizację takich projektów, projekt senioralny, projekt świetlic środowiskowych, bo jesteśmy przekonani, że aktywni mieszkańcy gminy sprawiają, że ta gmina jest rozpoznawalna, że o wiele łatwiej tą gminą zarządzać, dlatego że płyną do nas, do urzędu gminy, do radnych sygnały od mieszkańców, co powinniśmy zmienić, w jakim kierunku i jakie potrzeby powinniśmy zaspokajać naszym mieszkańcom, a też to, co jest bardzo istotne i ważne, dobrze jest nam ze sobą, gdy się spotykamy w życzliwości, w takim przekonaniu, że każdy z nas w tej gminie jest ważny i istotny i tworzy taką układankę społeczną całej gminy. Bo przecież tutaj w Rogoźnicy młodzieżowa drużyna pożarnicza z tej miejscowości OSP Rogoźnica będzie reprezentowała powiat bialski na zawodach wojewódzkich. Zapewne czasy, które robi, wykręca na tych zawodach, to są czasy ogólnokrajowe, więc poziom krajowy, ale też tutaj, przy tej jednostce powstała pierwsza dziecięca drużyna pożarnicza w powiecie bialskim. Dzieci od 3 roku życia mogą uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach organizowanych przez ochotników ze Straży Pożarnej w Rogoźnicy. Dzisiaj gościliśmy, co też jest takie fajne w naszej gminie, gościliśmy reprezentantów, panie z różnych środowisk i z różnych miejscowości, z różnych kół gospodyń wiejskich i zapewne za chwilę inne koło w innej miejscowości będzie organizowało szkolenia bądź też spotkania, na które również zostaną zaproszone obecne tu w Rogoźnicy koło gospodyń wiejskich. Wielkie brawa za inicjatywę, cieszymy się, że możemy być, chociaż dzisiaj też wiele rzeczy się dowiedziałem, bardzo cennych nie tylko dla kobiet, ale również dla nas mężczyzn. Może ja tak zacznę od początku, jak to wyszło, że ja się zgłosiłam. Wyszło to tak, że wraz z mężem, z dziećmi, z moimi dorosłymi, zawsze to dla mnie będą dzieci, mimo że to są takie problemy po 30 lat, oglądaliśmy ten program. Oglądaliśmy pierwszą, drugą edycję. I tak przychodzi 20 i zawsze się zwołaliśmy na tą edycję i mój mąż zawsze mówił do mnie: Renzo, ty byś tam poszła, Renzo, ty byś tam poszła. Oczywiście on nie wpłynął na moją decyzję, bo to była moja decyzja, czy ja chcę tam pójść, ale postanowiłam, myślę, co mi zależy, jestem ze wsi, więc zapewne ze wsi nas nikogo nie wezmą.
Tak myślałam. Bo tak dużo opinii jest, że ze wsi tam nie biorą, prawda? Żeby było ciekawi. Żeby było ciekawi, bo te osoby ze wsi mogą mieć jakieś pojęcie, prawda? A te z miasta nie mają. No i tak się złożyło, że ja się zgłosiłam. Jak był finał drugiej edycji, finał był 24 lutego, postanowiłam sobie z komórki złożyć zgłoszenie i tak też zrobiłam. Tak, było bardzo dużo eliminacji. I zgłosiłam się, jakie było moje zdziwienie, gdy po jakiś, a teraz strzelam, bo nie pamiętam dokładnie, gdy po jakichś 3, 4, może 5 tygodniach dzwoni do mnie osoba, która zajmuje się rekrutacją. To jest, była pani w tej chwili, jest już moją koleżanką, Diana, dzwoni do mnie Diana z Konstantina. Konstantin to jest firma, która wyprodukowała ten program. Konstantin produkuje m.in. Kuchenne Rewolucje i inne programy. A więc zadzwoniła do mnie, no i ja oczywiście pełna powaga, rozmawiam z nią tak jak najbardziej poważnie. Ale rozłączyłyśmy się, zaczęłam się cieszyć, myślę sobie, Jezu, nie wierzę. No i ona po pierwszej rozmowie, ona powiedziała mi, że no dobrze, to jest tylko pierwsza rozmowa, być może się jeszcze do ciebie, bo od razu przeszłyśmy na ty, do ciebie odezwę. No ale tak, wiedziałam też, że mam w tym momencie, jak się zgłaszałam, miałam 48 lat, bo 49 lat skończyłam na farmie 1 lipca, więc wiedziałam, że jestem stara na ten program. No, to jest przesadne. Tak, ale ja miałam tą świadomość, kobieta że będę... w świecie wieku. Tak.